Już musiało być. Cześć, siemanko. Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj robota nie za fajna, ale też nie za tragiczna. Musimy sprawdzić, bo tutaj jak byłem kiedyś na geometrii, to mi ustawili zbieżność elegancko, ale powiedzieli, zresztą widać to, że te kółko jest skrzywione. W sensie coś jest skrzywione w zawieszeniu i jest po prostu pochylone bardziej w stronę góra do środka. No i zobaczmy. Akurat taka prymitywna metoda. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Oczko jest tak, no, połowa oczka jest na tej oponie. I to nie jest to, że ona krzywo stoi w tym momencie, na przykład, że tam, załóżmy, no, samochód krzywo stoi, choć może trochę być tak, ale ona ogólnie jest skrzywiona, bo to wyszło na geometrii. I zobaczmy sobie teraz, gdzie mało miejsca, chociaż powynosiłem dużo, bo będę tu kosteczkę kładł, bo mam, a niech jest tutaj podłoga zrobiona w tym garażu. A teraz zobaczmy sobie oponę z drugiej strony, też prymitywna metoda, ale no, równo żeby było. Ale tutaj patrzcie, ile wystaje. Tutaj tylko tyle. Czyli jakaś tam, powiedzmy, 1/4 może tego oczka, albo nawet nie. To później sobie jeszcze zerkniemy, jak zrobimy. Mamy tak, nowe łożysko. To, co generalnie zmieniałem tam wtedy, jak nam coś stukało od strony kierowcy. Łożysko, tutaj górne mocowanie. Tutaj kiedyś sobie kupiłem, bo z tej strony niestety trzeba odkręcać półoś napędową. Mam nadzieję, że ona mi jakoś tam wyjdzie, cholera, bo też jest opcja, że będzie trzeba trochę więcej rozkręcać. No ale co, 36 na 1/2 cala. I to, czego nie było ostatnio, czyli klucz udarowy, nasadka udarowa numer 18. To się nam też przyda, bo trzeba odkręcić mocowanie amortyzatora. I co jeszcze kupiłem? Tutaj jeszcze mam używany amortyzator. Z lewej strony wziąłem, to będzie mniej wybitne, jakby trzeba było zmienić, nie? Bo może być, że nie będzie trzeba, ale kurde, może z drugiej strony lepiej zmienić, bo prawa strona może być bardziej wybita. O ile prawdę napisali, to nie jest na przykład prawa strona bardziej wybita. No ale jest jeszcze możliwość, że na przykład jest skrzywiony amortyzator i dlatego jest skrzywione górne mocowanie. No jeszcze jest możliwość, że na przykład jest zwrotnica skrzywiona, czy tam jakiś wahacz, ale weźmy pod uwagę tą bardziej pozytywną stronę medalu, bardziej pozytywny scenariusz, czyli że jest skrzywione tylko górne mocowanie, ewentualnie amortyzator. To chyba na razie sobie jeszcze, zanim samochód jeszcze stoi, to odkręcę półoś, bo może być później kłopot. Chociaż jakbym to założył na klucz udarowy, to by nie było kłopotu, ale chcę zobaczyć, jak to jest mocno dokręcone. Zaraz zobaczymy, czy to pasuje w ogóle. O kurde, co to znowu są za systemy. Śrubokręta. O. Pyk. 12-kątny. Czyk. Mam nadzieję, że tu jest prawy gwint, a nie jakiś lewy. Jak nic, to jeszcze mam taką przeduszkę. O. Tak jakoś krzywo to siedzi w ogóle. Ale już widzę, że tym nie odkręcę. Muszę wziąć tą moją dźwignię. O, proszę bardzo, jaka lanca. Miejmy nadzieję, że to pomoże. O. O. Trochę się boję, bo to kurde takie luźne jest, wiecie. Nie siedzi to sztywno. Jeszcze nowy błotniczek, kurde. Kto tak dokręcił? Kurde,
Nie idzie. Nawet robota nie zaczęta. Już jakieś problemy. Nie idzie, no. Kurwa, nie idzie. Chyba zaraz tego odpalę. Niech się dzieje, co chce. Widocznie jest dojebane. Widocznie takie są efekty. Jak ktoś dojebie. Jeszcze była jakaś płoszcz, kurde. Stara, to nowa. Kupiłem samochód 2 lata temu, to było zmieniane. A patrzcie. Ale przynajmniej się nie odkręci. Idzie. Idzie. Czyli siła uderzenia musiała być. To jest taka nakrętka, to ja nie wiem. Nie no, niby to jest. Tak kurde. Takie luźne się wydaje. No ale może to taki luz ma być. Ja całą przednią oś podniosę i wtedy będzie po prostu łatwiej, na przykład, żeby tą oś wyjąć później to. Widać, że tamte łożysko już zaczyna rdzewieć, tam smaru to nie ma, także jest niebezpiecznie już powoli. Roboty później, ale najpierw muszę tutaj jeszcze oczyścić. Tu mam ten trzymak do tego przewodu, tylko on jest źle poprowadzony. Bo on nie powinien iść tak, tylko za tym. Także to będzie trzeba zmienić. Od razu, że w tym nowym mam uchwyt, także sobie może przełożę po prostu na drugą stronę jeden i już będzie komplecik. Także tak to sobie zrobię. No i co, teraz trzeba dobrać się tutaj do tej śruby. Trzeba ją wyczyścić najpierw ładnie i spsikać jakim wdekiem. No i co, panowie? Już widzę problemy. O. Chciałem tylko poluzować i już się śruba upierła. A to 10-9 śruby to nie takie byle co. Będzie trzeba jakąś kupić, kurde. Szkoda, że do tego nie dają, do łożyska. Może w budowlanym jakąś taką znajdę, kurde. Ale dobrze, że się w sumie tak urwała, niż by miało na przykład gdzieś tam to zostać. Z drugiej strony. Ale co bym błotniczka sobie nie poharatał. Teraz spróbujemy odkręcić tą śrubę od amorka może. To też może być ciężki kawałek chleba. Ale może pójdzie. Oby tutaj elektryk poszedł, ale chyba podejdzie. Oby. O kurwa. Plasticzek jest tu przed... A może tym rurką dawać. Tam poszło rurką, tu tutaj musi też pójść. Trochę dokręć i odkręć i pójdzie. Dochodzi to czy nie dochodzi? O, dokręciłem. Także jest szansa, że... I odkręcę. I idzie. Piękna sprawa. Dobrze. Jak zwykle żeśmy wyszli z opresji, tak trzeba robić. O, budka Stublera trzeba podgłośnić. Teraz zacznie nawet tam pograć. Czy to nie będzie lepiej skręcić tymi kołami na przykład? O kurwa, ciężko idzie. To jest chyba specjalnie tak zrobione, żeby nawet jak się odkręci, to żeby to nie wyleciało. No tyle, niedużo, żeby kurwa zrobić problem. Okej. Okay. Poszło. No i co to dało? Chyba gówno. Nie gadaj, że będzie trzeba te śrubetki na dole odkręcić. Wygląda jak śmierć. Akurat tak to zrobili, że dół trzeba rozkręcać, tam gdzie jest najgorzej. To wymieniałem, to mogłem odkręcić, a to tego nie ruszałem. Dobrze, że się wziąłem wcześniej, bo to trzeba pomyśleć jednak. Nie chcę tego dołu rozkręcać, kurde. Muszę ten dół rozkręcać.
kawałeczka brakuje naprawdę. Ale się uwaliłem już czymś. Co tu się dzieje? Czemu to nie pasuje nagle? Pasowało i nie pasuje? Może pewnie zaklepał. Będziemy spróbować zbić w dół ten amortyzator. To ta półoś napędowa, ta z prawej strony, jest grubsza niż ta z lewej. No i ona nam tutaj tak nisko nie zejdzie, nie? I główny problem właśnie polega na tym, żeby tą półoś wyjąć, żeby to mogło zejść sobie w dół jeszcze bardziej, nie? A bez tego to kurde nie wyjmiemy tego. Także trzeba to jakoś zrobić tak, żeby... Tutaj widzimy amorek już jest luźny z góry. Nie chcę tego dołu odkręcać, bo to się na pewno coś tam się rozpierdoli. Mówię, coś się rozpierdoli. Myślałem, bo ktoś tam pisał, czytałem w jakimś innym filmiku, że to powinno wyjść raczej tam bez odkręcania. A tu taka dupa. Zaraz sobie tutaj zrobię przecinakiem znak, żeby wiedzieć mniej więcej, jakbym ten zakładał z powrotem, gdzie był ten amortyzator, bo pamiętajcie, po takiej operacji zmieni wam się zbieżność, bo on tutaj ma luz, co prawda jest tutaj ta blaszka, taka tutaj o, ale ta blaszka ma jeszcze tam, nie wiem ile, może z pół centymetra, może mniej, sama luzu w tej zwrotnicy, także ona na tyle może wam przestawić zbieżność, że będzie samochód jechał krzywo. Także jak nie chcecie sobie ustawiać zbieżności, to trzeba zaznaczyć i po prostu na ten znak założyć, że to tam jest wygięte. Cholera wie, co to tam się wydarzyło. Aż strach to zdejmować, ale się trzyma na razie wszystko. Oj. A nie, chodzi. Dobra, jesteśmy uratowani. Skok wintu jest dobry. Także takim czymś nawet można zrobić. No i co panowie, doszliśmy do tego etapu, że niby amortyzator jest wybity elegancko, ale tu proszę bardzo, półoś się zaczęła tam na końcu opierać i już niżej nie idzie. A tutaj mam odkręcone elegancko półoś i tak to wygląda, jakby trzeba było jednak, cholera, jakby trzeba było tutaj kurde to odkręcać niestety, cholera. Tak się przed tym bronię, wam powiem, jak przed ogniem. Tam już górę bardziej nie pójdzie też, bo już sprawdzałem, czy by go może bardziej do góry przycisnąć w dół. A tu jeszcze kurde jest dobry centymetr jakoś. Tak to wygląda, cholera. A tu już nic z tym nie zrobię, no bo co zrobisz? Chyba że silnik kurwa podnieść. Jest to jakaś opcja. Ale ile on do góry pójdzie, to nie wiem. 3,19 jednak. Czy jakaś 18? Jakaś 18, bo luźne. Czy ja mam taki klucz? No bo musieli jebnąć jakiegoś klucza dziwnego. A zaś na sadowym tu nie wejdę, bo nie wejdzie mi tu. Zawsze tak musi być, zawsze, zawsze jakiegoś klucza brakuje. Później... Dobra panowie, co będzie, to będzie. Kręcimy dół, tutaj te trzy śruby. Może puszczą. I teraz modlić się, żeby się odkręciło. Co zostało? Kurwa, ani drgnie. Ale chyba tu kręcam. Może być, że jak odkręcę, to pójdzie łatwiej. O, to jest jednak kurwa dobra rzecz, ale czy tutaj nie przedobre, to nie wiem. Właśnie, że czuję, jakby mogła się już urwać ta śruba, wiecie? To jest najgorsze. Tylko powolutku. Bardzo powolutku i może wyjdzie, kurde, bo się rusza, że nie ma tragedii, może ten efekt mi się tylko wydawał, może na jednej śrubie urwanej się skończy. O kurwa, ta nakrętka puściła, ja cię proszę. Poszło, ale nie poszło.
na jedyny pomysł, jaki mam na razie, to jest, żeby kupić klucz 18 płaski, bo oczywiście nie wiem czemu, znaczy wiadomo czemu nie mam takiego, bo nie jest potrzebny taki klucz do niczego. I tutaj chyba będę musiał zrobić tak, że odkręcę tą 18 zamiast tych trzech, bo one nie pójdą. Mówiłem, że tutaj z nimi będą problemy. No wiecie, jaki jest problem. To jest te nakrętki, one są dospawane do tego, nie? I ona się rozspawała teraz, puściła te spawy tam puściły i ona się obraca i to kurwa już jest taki, powiem wam, bardzo średnie. No i co panowie, zgadnijcie co się stało. Włożyłem z powrotem ten amortyzator, bo chciałem więcej miejsca mieć po prostu, żeby tutaj udarem dojść. No i udarem oczywiście nie szło. Wziąłem tą lancę. No i odkręcam. Z lewej strony odkręciła się bez problemu. Z prawej na środku odkręciła się bez problemu. To co z tą było nie tak, kurwa jego mać. Tu musiało akurat puścić. Jak na złość. Jak na złość. To żeby tylko kurwa nowe części kupować. Z jednej strony musiało puścić. Ajajaj. A jeszcze jedna rzecz. Muszę dokonać szybkiego demontażu tarczy kotwicznej, bo już ona się tutaj ledwo trzyma. Kolejny złom wyrzucony. Tyczka musiała zawodzić. A jakby tak spawarę wziąć i to zespawać. Chyba tak robię, ale nie wiem czy te moje kable wytrzymają. A jakby tak małym prądem, jakby tak małym prądem, to może i by wytrzymało, kurde. Idę po spawarkę. To jest dobry plan, bo to ją kurwa kupiłem przecież. Komu świecisz, mi czy sobie? To co, ile? Cztery spawy zrobi i coś zbieram. Coś niemożliwe. Dobra panowie, pospawamy to zaraz. Nosik odłączony. Kurwa, teraz porysujesz cały płot drutu. Ja nie wiem co ja robię i tak, także. No i wie co ja tam poustawiałem. Byleby prądu nie wyjebało. A buletów nie kopaliło. Co mi nie łapie chyba. Ajajajajaj. Gdzie jest szczotka? Bajzmu na robię zawsze. Kurde, ile piachu na tym. Oby był łuk jakiś tam. Elektryczny. No nie ma, kurwa nie ma masy. Co się wydarzyło? Ale czy dobrze? Spawam to nie widzę. Kurde. Ciężko tu podejść. Kurwa, co ty za awatorkę robisz, człowieku? Że mnie pojarał? Chyba nie. Przewody się nie grzeją. Zimne. To znaczy, że spawara tyle nie... Jakby teraz próbować odkręcić. Jeszcze by nagrzane było, dobre by było, nie? Zobaczymy, ile moje spawy warte. No już urwałeś moje spawy. Dawaj więcej antenu. O! Idzie, kurwa. Kurde. Ludzie. Kupujcie spawarki. Już to jest robota marzenia. O, już. Puścił. Ciekawe, czy to się w ogóle odkręciło. Nie, ale coś się odkręciło, także jest dobrze. Tylko trzeba lepiej to dospawać jeszcze. I co panowie, udało się wykręcić? Ale nie wiadomo, czy nowe kupować, czy nie kupować. Chyba wezmę to, obspawam po prostu i to wstawię, jak było. Zobaczę jeszcze, czy ten spożeń tutaj dobrze chodzi. No i co panowie, tak w skrócie, co zrobiłem, żeby to wyjąć? Teraz to mam na pięku, żeby, bo tutaj wiadomo, są przewody, żeby mi to nie urwało. Wyjąłem najpierw tutaj to, ten spożeń. Później jeszcze tam wybiłem trochę tego, ile się dało. Wyciągnąłem też tutaj
półoś, przegub półosi i dopiero wtedy jak wyciągnąłem, to zbiłem całkiem na dół i mi fajnie wyszło, także już mam wolny amortyzator, można go zdejmować. Nie będę nowego wszystkiego kupował, obspawam to po prostu i wrzucę z powrotem. Będzie chodzić. Już myślałem, że zaoszczędziłem, a tu jak zwykle piach w oczy. Widzicie, jak jest pęknięty? Teraz tam by woda weszła, w pizdu wszystko zalało, pordzewiało. Także nie ma co nawet tego ratować. Zamówiłem nowy. Ale to znowu muszę czekać, aż przyjdzie. I musiałem zmienić termin zbieżności, bo miałem na jutro. I muszę ustalić inny. Od razu to wybije w pizdu. A i zamówiłem od razu nową śrubę do mocowania amortyzatora. A jak tam se robię dla siebie, to wiecie, to można sobie tam parę groszy więcej poświęcić, żeby to ładnie wyglądało. Jest. No i patrzcie, co tu się narobiło. To w ogóle jakieś krzywe jest. Tutaj już nie ma tej uszczelki. Tak jakby te górne mocowanie się w ogóle rozwaliło. Tutaj w ogóle już rdzewieje całe łożysko. Obraz nędzy i rozpaczy, można powiedzieć. Tu jest w ogóle jakieś takie skrzywione. Teraz musimy to ścisnąć ściągaczem i zobaczyć. Zobaczyć, czy tam jest prosty ten amortyzator, czy on jest krzywy też. Tak wygląda, jakby on by też był krzywy. Ale zaraz się okaże. To jest wszystko drobny mak od razu. Jak nim obracam, to widzę, jak jest bicie. Patrzcie. O, widzicie? Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Czyli krzywy amorek jest. Czyli amorek jest do wyjebania. Dobrze, że kupiłem nowy. Aj, tak to jest, kurwa. I przez amorek się wygięły mocowania. Chociaż tutaj one nie jest wygięte tak bardzo, ale jest bardzo rozwalone. Nie wiem, co się stało, czy ktoś wjechał w coś. Czy to... O, a tutaj w ogóle widzicie, smaru nie było już, także chwila, moment by było po robocie. Gdzieś by się wszystko pozapiekało i może teraz kierownica będzie lepiej chodzić. Może tak być. Ale nic nie było słychać, żeby tam coś piszczało. Chociaż może czasami. Gdzie, jakie ma bicie? Nic dziwnego, że były, kurde, jakieś wyniki dziwne. Jak to tak skrzywione. Ja cię kręcę. Człowieku, ty na takim czymś jeździsz? Patrzcie tu. Jak się ta szczelina zwiększa i powiększa na dole. No i co, panowie, nowy amortyzator jest elegancki, nie ma żadnego bicia. Nie wiem, jak z amortyzowaniem, ale nie ma tragedii chyba jeszcze. Taki chyba jak tamten. Teraz plan jest taki, bo nie wiem, jaka to jest twardość tej sprężyny, bo to, kurde, może być różnie, te fabie były i tak dalej. Jakieś tam Skody miały twardsze, większe zawieszenie. Także sprężynę sobie trochę oszlifuję w niektórych miejscach, tą starą, i wrzucę tą starą tam do tego amorka, bo mówię, nie jestem pewny, żeby później nie było jaj, że jedna sprężyna będzie twardsza, druga większa i będzie bujać samochodem na prawo albo na lewo. Także sprężynę sobie wrzucimy tą. Tą zostawimy. Poobrywane elementy. Odtłuszczanie zatłuszczoną szmatką, kurde. Ale czarny macik. Porządnie pozalewać. No i co, kompletuję sobie tutaj zestaw. Sprężyna już ładnie, no prawie że wyschła. Łożysko z nowym mocowaniem i z odbojem. Tak to jest założone. Tak sprawdzałem, niby jest, chociaż w serwisówce pokazują, że niby tak. Nie wiem. To chyba żadnego znaczenia większego też w sumie nie ma.
jak to się założy. Tu ma takie mocowania, więc podejrzewam, że to musi być tak jednak, bo to bez przyczyny by tego nie dali. Coś. Trzeba wjechać po prostu na tor. O, tyk. Jest. No i to teraz muszę złożyć sprężynę tak jak jest. Wyciągnąć go trochę, żeby zakręcić. A jeszcze tą sprężynę by trzeba było złapać. To tak ją złapię gdzieś po środku, żeby mieć jak to kurde później złapać. Tak tutaj ją złapię tu. Przygotowuję sobie już tutaj gniazdo amortyzatora. Co zrobiłem? Trochę wyczyściłem szczotką drucianą, zmywaczem do hamulców. A teraz sobie zabezpieczymy woskiem do ochrony podwozia, cały zapsikamy. No i co panowie, po walce długiej złożone. Nie wiem, jeszcze to chyba naciągnę. Czy to się da naciągnąć? Kurde, nie wiem. Bo coś mi nie chciał dobrze, nie chciała mi sprężyna dobrze siąść i ciągle mi coś tutaj wyskakiwało, albo to łożysko, albo to drugie. Ale w końcu się udało nasmarować. To będzie łatwiej wcisnąć. Dobra. 3, 4. Dobra, oparło na lewarku. No właśnie, żebym sobie włączył lampeczkę. Trochę się trzeba nasiłować z tym dziadostwem. To jest fakt obiektywistyczny. No właśnie, kurde. Co to jest to płosio? Ja pierdolę, co to za... Jak na morzu buje. Co tu się dzieje? Dobra, szybko, bo 0%. Co zrobiłem? Najpierw włożyłem trochę amortyzatora, pukałem tutaj, żeby weszedł i później równocześnie z osią, z półosią i dopiero później, jak już miałem mniej więcej wszystko, trochę tutaj wszedł ten amortyzator, to zrobiłem tutaj to, co zamawiam tam, ten stworzeń przykręciłem i teraz powolutku będę do góry to podnosił i będę pukał prawo, lewo, będzie amortyzator się ruszał, żeby nam wszystko weszło, tak jak miało być, tak aż tamta blaszka się schowa. A jeszcze wyjaśnię, czemu używany amortyzator, a nie nowy, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co jest skrzywione i wziąłem całą kolumnę MacPersona i dlatego jakby coś było nie tak, jakby była strzelnięta na przykład sprężyna albo coś, no to bym przełożył i sprężynę, a tak tylko sam amortyzator. Nie jest w złym stanie ten amortyzator, jest podobny jak był. Budziłem się, że będzie trochę lepszy, ale wiadomo, nikt wam lepszego nie sprzeda. O, proszę bardzo, jak sobie je. Te od ABS-a, co mnie zawsze denerwowało, że to na trytytkach. A jeszcze z drugiego sobie przełożę drugi taki uchwyt i już. I co panowie, dzisiaj wymiana stworzenia wahacza. Już się zdążyłem wkurzyć. Zamówiłem stworzeń, a nie dali mi do montażu blaszki, kurde. Nie wiem, czy jej tu nie powinno być, czy co jest. Bo to wiadomo, że to jest. Tak. I teraz można montować, no ale nie dali tej blaszki, kurwa. I co, muszę tej starej użyć. Wcale nie był taki tani, żeby go miało nie być. No ale trudno już. Jakoś przeżyjemy z tym starym mocowaniem, najwyżej się poprawi spawy albo coś. Bo tak łatwiej, tak łatwiej. No nawet nóżki. Nie chcę iść. Dawaj pan, bez młota nie robota. Idzie. Idzie, idzie. Troszkę sobie psiknijmy. Trzeba było wyprostować kierownicę, chyba teraz będzie łatwiej go wyjąć. To jest skandal niesamowity, żeby nie dać takiej rzeczy ważnej, nowych. Ajajaj, coraz gorzej. Może zdejmę ten drążek kierowniczy.
tylko w dół jakoś pchnąć. Kurde, nie mam łomów. Miałem kupić łomy, nie kupiłem. Patrz, akurat mi się przydało. Jest! Udało się. Parę razy tutaj dupnąłem we wahacz, teraz takie było ostatecznie uderzenie. Jeszcze WD trochę tam wlałem. Złożenie jeszcze był dobry, byle tylko, że właśnie tutaj ta dziura była, nie? I tutaj zaraz by się coś dostało i wydaje się, że oryginał jeszcze. I jak nie macie żadnego łoma, żeby to przycisnąć, to po prostu wymotał we wahacz, no i tyle. Chyba wszystkie obspawam, bo to widzicie, trochę mocniej się zapiecze i już jest problem. Po parę takich smarków zrobię. I co, panowie, montujemy nowy złożeń wahacza. Najpierw go chyba sobie wsunę tutaj w gniazdo zwrotnicy, a później dopiero do wahacza. Patrzcie, jakżem ładnie pospawał. O, jakie bałwanki. Ładnie pomalowane, jak nowe. To nie zmienia faktu, że mogli dać nowe. Nie każdy sobie tak poradzi ze spawareczką. Śrubeczki muszę stare dać, ale trochę je przesmaruję. Wyczyściłem je zresztą i trochę WD. O, już. Cała w piachu. Przemieli. Gwint się oczyści. Dobra, i zakręcamy. Dobrze. Kurwa, znowu klucz nie pasuje. Nowe na 19 już robię, nie na 18. Ja pierdolę, to jest niemożliwe. Ile to człowiek kluczy musi mieć? 18, dobrze, że 19 dużo jest. Każda część na inne klucze. Jeszcze wcześniej mi się gdzieś tutaj osłona od łosi, kurde, przekrzywiła, musiałem prostować. Chyba jak na hama pchałem wtedy. Nie polecam pchania na hama. Łoś, jak nie chcę wejść. Nowa śrubeczka do amortyzatora. Pokażę wam, jak stara wygląda. To jest stara, już widać było, że tu ma coś zeżarte. Jeszcze trochę ją przesmaruję sobie tutaj na gwindzie, żeby się nie zapiekała. Ale to tak bardzo symbolicznie. No i co, tutaj też nowa śrubeczka. Oryginalna, innej nie mieli, 10 zł taka śrubeczka. Masakra jakaś. Ajajaj. Tu już nowa śrubeczka zamontowana, wszystko dokręcone odpowiednią siłą dynamometryczną. Tak zwane do łokcia. Do łokcia. Także, o, tutaj jeszcze chłopakom sobie psiknąłem trochę WD-40, żeby tam może im trochę lżej pójdzie na tej zbieżności. Takie rzeczy to tam warto zrobić, to nic nie kosztuje, a może komuś tam będzie lżej. No, także ja tutaj jeszcze dokręcam górę amortyzatora i składam to. Patrzcie, jaki bajzel. I co, wszystko jeszcze pozabezpieczałem, pozaczopowałem tam, gdzie mogą jakieś imbusy wchodzić, pozaczopowałem to smarem. Ja tak zawsze, znaczy zawsze, ostatnio tak robię i po prostu nie ma później problemu, żeby to odkręcić, żeby klucz wsadzić, tylko wypukuje ten smar i jest elegancko. A odkręcić to się i tak nie odkręci, bo to są samokontrujące. Jak są jakieś nowe śruby, to nie daje na przykład tutaj, ale jak jakieś starsze, no tam nie ma co się pierniczyć z tym, bo to i tak nie ma opcji, że to odkręci się jakoś szybciej, niż by tam tego smaru nie było. Trzeba to po prostu z głową zrobić i będzie dobrze. Dobra, na razie tak sobie przyłapałem tą półoś, może jak postawię samochód na koła, to ją dokręcę, bo chyba ona się jeszcze musi tam jakoś ułożyć. Raczej jest lepiej. O, i proszę bardzo. Pamiętacie, jak było? Połowa tego było oczka na zewnątrz, a teraz jest tak jak z tamtej strony, czyli jest bardzo dobrze. Czyli żeśmy coś zrobili dobrego. Piękna sprawa. Dobra, jadę teraz. Przy okazji jadę sprawdzić, jak się jedzie i jadę umówić termin na zbieżność. No na razie nic tu już nie będę grzewał. Właśnie to jest przewalone. Jak chcecie coś zrobić w zawieszeniu, to większość rzeczy, jak nie wymieniacie jakichś tam
końcówek stabilizatora, to wszystko, wszystkie rzeczy, co tam będziecie grzebać, to jest kurde zbieżność i wam będzie krzywo samochód jechał. Także no a za każdym razem trzeba płacić za zbieżność. Także ja już jadę drugi rok pod rząd na zbieżność. Drugi raz już jadę. Ale coś żeśmy pogrzebali, także znowu można ustawić, żeby to prosto jechało. Tam z jednej strony sznurkiem robiłem, zobaczymy jak to będzie wyglądać na wykresach. Dobra, składam tu jeszcze kołpaki, wrzucam ten burdel cały, chociaż i tak już trochę ogarnąłem. Trzeba posprzątać. Półoś dokręciłem, tam się nie pierniczyłem, tą wielką lancą dokręciłem i mniej więcej jest taka siła jak powinna być, bo koło się też taką siłą przecież dokręca, no to półoś może nawet mniejszą, ale lepiej trochę więcej, bo tamtą na przykład tym nie mogłem odkręcić jak było dokręcone, także myślę, że będzie dobrze. Myślę, że zima i by się zablokowało. Więcej szczęścia niż rozumu, kurde. Człowieku, na takim dziadostwie jeździć. No i co, jeszcze bym chciał wam pokazać na koniec odcinka wyniki zbieżności z tamtego roku i z tego. Tu mamy właśnie z tamtego roku. To jest tylna oś. Tam coś się dzieje z lewej strony na pochyleniu koła, ale to może być, że to jakiś amortyzator na przykład jest. Tam nie są duże różnice, bo widzicie, tam jest minus 1,16 i minus 1,39, czyli to tam jakaś różnica 0,23. Także to nie jest dużo chyba. Ale bardziej interesuje nas przednia oś z tamtego roku. Patrzcie, jaki był, jakie było pochylenie koła, bo zbieżność, oddam zbieżność, to jest mało ważne akurat dzisiaj. No i jakie było pochylenie koła na lewe i prawe. Lewe i prawe było coś, z lewym i prawym było coś przepierniczone, ale niedużo chyba. No i patrzcie, tu było minus 1,21, minus 2,54. No i końcowe były takie. Końcowe były takie wartości. No a teraz zobaczmy sobie po wymianie, z lewej strony też poduszka była wymieniana, także może to coś dało. I zobaczmy sobie pochylenie koła na lewej stronie i na prawej. Tam w sumie tam była niedokręcona ta śruba od amortyzatora. Wtedy, z tego co pamiętam, ja ją dokręcałem, to nie było z tego odcinka, ale zobaczcie sobie właśnie wyniki z tego roku. Tylna oś dalej jest to samo, także prawdopodobnie jest tam, może coś być z amortyzatorem albo z mocowaniem, ale patrzcie na przednią oś, na pochylenie koła, na lewej stronie i na prawej. Od razu inne wartości, już wszystko jest na zielono, jest elegancko. Tak się robi samochody, panowie, tak się robi samochody. Także co, jak widzicie, coś to dało, mamy zielone, praktycznie zielone same wartości. Oprócz tego jednego na górze, ale to byśmy musieli zobaczyć jeszcze kiedyś, czy to może nie jakaś tuleja, czy może faktycznie amortyzator jest gdzieś tam i też koło do końca dobrze nie stoi przez amortyzator albo przez jakieś tam mocowanie, nie? No, także co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, nasze roboty coś tam dały. Mamy na zielono. Także do następnego odcinka. Na razie i cześć.